Cześć, tak wiem, Skoda Fabia była już w naszej redakcji w wersji kombi, była też w wersji hatchback, ale dzisiaj mamy coś specjalnego. Mamy kabrioleta z nitro. Żartuję, oczywiście jest to hatchback i kiedy Skoda zaproponowała nam test hatchbacka w wersji z najsłabszym silnikiem benzynowym i do tego, gdzie rolę nitro spełnia LPG, postanowiliśmy zaakceptować taką propozycję z prostego powodu. Przynajmniej będzie na co ponarzekać. Zanim jednak zaczniemy narzekać, warto zauważyć, że nasza testowa wersja dzisiaj ma wyposażenie Ambition i moim zdaniem to jest najbardziej rozsądna wersja wyposażenia, dlatego że Style, którego zresztą testowaliśmy w wersji hatchback, jest dosyć drogi. Wersja podstawowa Active jest raczej, żeby wygenerować najniższą cenę na rynku, powiedzmy. Natomiast wersja Ambition jest rozsądna. Ma już dosyć sporo dodatków, które sprawiają, że ten samochód i wygląda, i jest też funkcjonalny. Przykładowo w standardzie jest też manualna klimatyzacja, a jednocześnie nie kosztuje jeszcze zbyt wiele. No i teraz obiecane narzekanie. Pod maską mamy 60 zaledwie koni, 3 cylindry, charakterystyczny dźwięk i dosyć skromne parametry. Mówimy tu o przyspieszeniu do setki, to już jest dość nobilitujące dla tego samochodu przy tych parametrach. 95 Nm zaledwie moment obrotowy, ale tak poważnie to 15,7 to jest czas rozpędzania się do setki w tym samochodzie. 160 km na godzinę to jest prędkość maksymalna, natomiast to są wszystko dane do wersji benzynowej. Co będzie, kiedy dołożymy LPG? Tego producent nie podaje, ale od tego właśnie jesteśmy. Pojechaliśmy to sprawdzić. Jak widać, wynik na gazie nie jest dużo gorszy niż deklarowany przez producenta na benzynie. Dodajmy do tego ciężkiego dosyć kierowcę, pełny bak i instalację LPG. Wychodzi na to, że na gazie samochód wcale nie jeździ dużo wolniej. Simply Clever w wydaniu Skody to nie tylko skrobaczka, która jest schowana tu pod klapką, ale też wlew do LPG, który również jest schowany tuż obok wlewu do benzyny. Zwróćcie uwagę, że tu jest takie wyjście. Tu mamy w komplecie przejście, więc po otwarciu klapki wkręcamy przejściówkę. Teraz może mi się uda to zrobić. I w ten sposób nasz zderzak tylny nie jest podziurawiony takim wlewem. Wszyscy naokoło myślą, że jeździmy na benzynie, a my jeździmy i to dodajmy bardzo daleko bez tankowania, dlatego że mamy dwa zbiorniki paliwa. Jeden na benzynę, drugi na LPG i w sumie zasięg przekroczy i to znacznie 1000 km. Pojemność bagażnika w Skodzie Fabii w wersji hatchback jest znana, 330 litrów. Jest to jeden z najlepszych wyników w klasie, być może nawet najlepszy. Z pewnością jest to bardzo pojemny bagażnik, tylko że jeśli zdecydujemy się na oszczędzanie, czyli na zakupienie wersji z LPG, to mamy pewien problem. Ten problem to jest koło zapasowe i wygląda to tak. Myślicie, że to się zmieści do bagażnika? No zmieści się, ale popatrzcie, co z tego wychodzi. Wychodzi z tego, że mniej więcej 1/3 tego bagażnika, jak nie gorzej, no co najmniej 1/3 w tej chwili jest wykorzystana, więc wożenie ze sobą tego koła trochę ogranicza praktyczność tego samochodu. O cenniku Skody Fabii już opowiadałem. Hatchback w wersji podstawowej Active z najsłabszym 60-konnym silnikiem kosztuje 38 380 zł. Jeśli ktoś ma dodatkowe 2000 zł, to myślę, że warto wydać to na mocniejszy 75-konny wariant tego 3-cylindrowego silnika. Natomiast tutaj skupmy się na cenniku LPG. Otóż do niedawna instalacja kosztowała w promocji zaledwie złotówkę. Teraz te ceny się niestety zmieniły. Teraz instalacja kosztuje 1750 zł plus, jeśli ktoś nie chce mieć przedziurawionego zderzaka i chce mieć taką właśnie ładną przejściówkę, którą pokazywałem, musi dopłacić dodatkowe 200 zł. Konkurencja w tym segmencie jest ogromna, ale jeśli się skupimy na samochodach, które oferują instalację LPG, to okazuje się, że już nie jest tak różowo. Do niedawna takim mocnym konkurentem mógł być Opel z modelem Corsa, ale w najnowszej generacji Corsa wciąż jeszcze nie ma w ofercie instalacji LPG. Dlatego porównaliśmy ceny z modelami Dacia Sandero i Kia Rio.
Najsłabszy silnik, średnia linia, wyposażenie i LPG to wszystko nie brzmi zbyt emocjonująco, ale jeśli ktoś poszukuje auta niedrogiego i nowoczesnego, to powinien być zadowolony. To auto może też być praktyczne pod warunkiem, że zostawimy koło zapasowe z bagażnika w garażu. Może też być szybkie pod warunkiem, że jedzie ze stromej górki. A tak poważnie, to jeśli macie dodatkowe 2000 zł, to zainwestujcie w mocniejszy 75-konny silnik, bo wtedy nie będzie powodu do narzekania.